co jest lepsze od jednego potwora z Monster High? To proste. Dwa potwory. Nasz duet to tylko półtora. To ja tu robię za prawdziwe monstrum. Zbyt delikatna jesteś do tego. Odczep się. Każdy jest potworem po swojemu. Ja preferuję wersję light. Jestem Luisa. Jestem Thelma. Jesteśmy siostrami. Ale zacznijmy od początku. W naszej szkole potworów Monster High zrodziła się upiornie fajna inicjatywa. Ruszamy z kroniką szkolną, żeby takie potwory jak wy mogły nas trochę lepiej poznać. Jako przewodnicząca szkoły i zastępca kapitana drużyny potworniarek... Oczywiście zostałam zaproszona tutaj jako pierwsza. Chyba jako druga. Albo nawet i trzecia. Nie zapominaj, że jestem 5 minut starsza, a i tak jesteś tu tylko dlatego, że Draculaura ma próby w Wampiteatrze. Poza tym, to ja przewodzę najważniejszym sprawom. Tobie pozostawię machanie pomponami. Jak już widzicie, wiele nas dzieli. A co nas łączy? Szczególna więź. Jedna słyszy to, co pomyśli druga. Co nie znaczy, że się ze sobą zgadzamy. Najlepsza maseczka pod oczy? Jabłka radnicy. Najbardziej odżywczy smoothie? Malinowe widmo. Jesteśmy jak Yin i Yang. Jak Ik i Tok. W Monster High pełnimy skrajnie różne role. Obie jednak potwornie ważne. W końcu potwory same nie wystraszą się na boisku. Ktoś musi im pomóc. Nawet tacy zawodnicy jak Claudine potrzebują dopingu. To zwykłe okropieństwo. Te czaszki zasługują na więcej szacunku. Stop! I choć zwykle chodzimy różnymi ścieżkami i ciągnie nas do całkiem innych rzeczy, to przyznaję, że w jednej sprawie na 1000 zbijemy sobie piątkę. Czy kiedykolwiek miałam szczerze dość mojej siostry? A czy bazyliszek posiada moc petryfikacji? Rozdzielenie umysłów? Myślałyśmy o tym. Wystarczyłby jeden prosty eliksir. Omawiałyśmy nawet takie ostatnio na zajęciach z miksologii stosowanej. Kilka komponentów? Skrzydło harpi. Łuska trytona. No i z głowy. Jedna przestaje słyszeć drugą. I choć taka perspektywa... Samodzielności i niezależności... Braku cudzych dram w głowie... Wydaje się kusząca. Nie. Stanowcze nie. Ulubiony potwór Mickiewicza? Skąd mam to niby wiedzieć? Ostatni raz ci pomagam, świtezianka. O nie. Rozładowała mi się iTrumna. I jak ja teraz odpalę tego live'a? Wow! Dzięki! To nie tak, jak myślicie. Nie o korzyści tu chodzi. O co? Choćbyśmy różniły się pod każdym względem. I absolutnie w niczym nie zgadzały. To wciąż moja siostra. Jak dla mnie, najpotworniejszy z potworów. Nie ma myśli Thelmy bez myśli Luizy. Nie ma myśli Luizy bez myśli Thelmy. I z całą pewnością... Ponad wszelką wątpliwość... Nie ma Monster High. Bez nas. W takiej formie. W takiej postaci. Jako arcystrasznych sióstr powietrzność. Hejka!